Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest 64. część przygód dzielnego Geralta z Rivii, Wiedźmina z profesji. Nowigrad tradycyjnie już od jakiegoś czasu, a ja w tej chwili jestem tutaj przed domem córki ambasadora Nilfgaardzkiego. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, przesłuchiwałem kolejne znajome tutaj z Nowigradu, Jaskra. Zobaczcie, jaka ta dzielnica jest wspaniała, piękna. Wybrukowana, brak rynsztoków, po prostu pięknie to wygląda. Od razu widać, że bogata, zasobna dzielnica. A teraz muszę udać się na spotkanie z Luizą Lavalette i Morvarnem, czyli generałem Nilfgaardzkim, w rezydencji Wagelbudów. Jakieś wyścigi konne. Czuję, że będę musiał tam ścigać się na koniach, bo będzie jakaś podpucha po prostu. Dobra, na jakiś najbliższy znacznik muszę znaleźć, żeby się do tej rezydencji Wagelbudów przenieść. Dobra, na rynek, tak? Niech będzie. A, chyba, że coś bliżej będzie jeszcze. Może coś na północ? Nie. Na północ nie. Rynek, zdecydowanie. A skoro na rynek, to na rynek. Nie mamy wyjścia. Jest noc, więc jest ciemno. Może ja się po prostu prześpię. Znowu jak wyjdę z bogatej dzielnicy miasta, tutaj na przykład, to będę się musiał mierzyć z jakimiś zbirami. Proszę bardzo. Już jest dzielnica dziwolągów. A mówią, że ja jestem dziwolągiem. Ratunku! Akurat zadanie mi się trafiło dodatkowe, no proszę bardzo. To żal by było nie skorzystać, no nie? Co się stało? Oni... oni... Hej, zaczekaj! Aha. Pęsimy! Brać go! Zbarbaruj go. Mnie! Zostawcie go mnie! Podpucha? Drasnął mnie któryś. Ten tym młotasiem takim macha. Kolego, aż powietrze świszcze, jak tym młotkiem odwiniesz. No cóż, no ale twój żywot nie był zbyt długi. Jest tu jeszcze coś innego do podniesienia? Nie. A powiedzmy, ten coś miał. Pusta butelka mnie niespecjalnie interesuje. A ten maluch, który mnie tutaj podpuścił, to gdzieś tu się schował. A ten zaułek uciekł. I pewnie się zatrzasnął za tymi drzwiami. No dobra, to podpucha. Na babia go tu wystawili. Zaraz. Ja tam do znacznika muszę się... Znaczy nie do znacznika, a do... To jest rynek. Mam nadzieję, tak jest. Dobrze trafiłem. Jest i tablica ogłoszeń, to też od razu z niej... Zaraz, ale ja ją chyba czytałem, także... A, są jakieś zlecenia wiedźmińskie. Łożyczka chwilówka, proszę bardzo. Okej. Okay. Poczytajcie, jeśli chcecie. Portrecista poszukiwany. Zlecenie na chochlika. W imieniu Gildii Kopieckiej ogłaszam, co następuje. Na targu przy bramie grasuje wyjątkowo bezczelna bestia. Chochlikiem zwana, choć dla ludzi niegroźny potwór, ten powoduje straty wielkie i niepowodowane. Śmiałek, który chochlika wytropi i ubije, otrzyma wysoką nagrodę, którą od podatku odliczyć może zgodnie z rozporządzeniem czcigodnych rajców. Numer, o Jezu, no jasne, 1271 / C / 7 / 10.
Nie zwlekajcie z udzielaniem pomocy, zacni ludzie, dobry handel jest podstawą zdrowej gospodarki, przeto dobrobyt kupców leży też i w waszym najlepszym interesie. Sylwester Amello, kupiec. Okej. Okay. Uwaga, nawiedzony dom. Uczciwi mieszkańcy Nowigradu. Apeluję do was i lojalnie otrzygam. Nie róbcie interesów z niejakim de Jonkerem, choć jego ród szczyci się prawdziwą uczciwością. On sam jest kanalia i oszust. Sprzedał mi po okazyjnej cenie dom, w którym straszy. Mieszkaniec się ten da, bo złe duchy spokoju na razie tylko hałasy i psosy, ale kto wie, co będzie się działo z czasem. Dlatego kto tylko w oleju trochę ma w głowie, niechaj ten dom przeklęto mija i z Dejonkerem żadne spółki nie wchodzi. Zlecenie potwór z okrawków. Zarządzeniem Rady Miejskiej. Okej. Okay. Walka na pięści. O! Nawiedzony dom. Dobra. Nieuchwytny złodziejaszek. To jest to chochliku, tak? I wściekłe pięści. Nowigrad tym razem dla odmiany. Okej. Okay. Po nitce do kłębka. Nowe zadanie. No dobra, to no, konsekwentnie szukamy jaskra, więc ja tutaj do drogowskazu muszę podejść. No i rzeczywiście szybka podróż tutaj. Pyk. Do rezydencji. Czy ona będzie otwarta? Bo ostatnio jak tu przyszedłem do dnia, to wszystko było pozamykane. Szałwia i tymianek. Coś mi to mówi. No jasne, będę musiał się tu ścigać. Choroba chyba, tak mi się wydaje. Zapach świeżo skoszonej murawy działa na mnie jako moc. Wyścigi konne to przywilej dla bogatych. Nie każdy to docenia. Niektórzy bogaci są zbyt zajęci swoim bogactwem. Okej. Znowu się spotykamy, Dziedźminie. Jakoś udało mi się trafić. Trudno nie znaleźć tak okazałej posiadłości. Mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z Wole. Siwy to ładny kolor. Również dla koni. Ten kary to mój faworyt. Nemrod. Czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwnie, że cię nie zasalutował, generale. Dobra, no zagaję, no, przyzwoity, znaczy może dobre wychowanie nakazuje pogadać, a przecież wiedźmin należy do dobrze wychowanych ludzi. Znasz się na koniach, co? Zna się to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? No nie. Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Fu, siodło. Siodło, siodło. No dobra, w ramach rozrywki. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, wiedźminie? No. Nemroda. Z piekła rodem. Kary to twój faworyt. Zobaczymy, ile warte są nilfgaardzkie ogiery. Nie wezmę osobiście udziału w zawodach, ale obstawię zwycięstwo. Moim zdaniem wygra siwa klacz. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym zerlikańczyku. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Zamęczę tego konia, co?
Wszyscy gotowi? Tempo, tempo! Uwielbiam ten pęd wichru. Dalej. Ojej, dobrze, że płot postawili, bo już bym pojechał prosto. Okej, pierwszy punkt kontrolny. Nie oszczędzaj rumaka! Hej, hej, na pewno mnie nie wyprzedzisz. Hej, hej! No, wytrzymałość zdechła. O, jemu też zdechła wytrzymałość. Postaramy się go dopędzić. Uwielbiam ten pęd wichru. No, dawaj, dawaj, właśnie w plus. O, kurczę, no niestety, jeszcze raz powtórzymy. Ach, o mały włos. O mały, o mały. Generał ma nie tylko wiedzę, ale też umiejętności. Gratuluję. Dziękuję. To był dobry wyścig z godnym przeciwnikiem. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Kolejny przybłęda z Temerii. Jaki uprzejmy ten generał. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Dobre. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kairana grą na lutni. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać, wiesz gdzie się podziała? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Coś Jaskier znowu nabujał. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczył. Niósł za nią pakunki i w ogóle. Czy te jej pakunki to nie były przypadkiem bagaże? A ta dziewczyna nie była trubadurką? Tak, tak. Teraz mi się przypomina, że wracała z występów z Kowiru. Ale utalentowana rodzina, co? Niezwykle. I zapewne bardzo się kochająca. Jakbyś wiedział. Jaskier nawet napisał dla niej wiersz. Dla mojej cyraneczki, czy jakoś tak. Chciałabym mieć takiego brata. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. No cóż, kolejna panienka, którą Jaskier nabujał. Ej. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Ty, już w
Wyobrażam sobie o jakieś... O jakie motyle chodzi? No cóż, 7 punktów doświadczenia, nie jest to dużo. Ale i zadanie nie jest skomplikowane. Dobra, zostawię ich tutaj. Po co mi oni? Ach, pola zbóż nowe. A ja bym chciał się tu udać, to będzie bliżej. Tędy jakoś się przedostanę, tędy obędy. Tak. No, ops. Okej, to szybka podróż do Nowigradu. Tutaj muszę wrócić do Zoltana, więc do bramy hierarchów się przeniosę szybką podróżą. Najbliżej będę miał. Także spoko. Konsultuj się z Zoltanem. Mam też to zamiar uczynić. Zoltan, gdzie ty jesteś? Tęskniłaś za Zoltanem, Serżko? Jakże to nawet wody nie wypiłaś? No, toś też. No, powtórz. Kogo on tam? Sowa? Sowa. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Mamy następczynię feldmarszałka Dudy? Twojej papugi? Skąd ją wziąłeś? A, kupiłem na aukcji po jakimś czarodzieju. Łowcy czarownic wespół z wiecznym ogniem się na niego zasadzili i wykurzyli biedaka. Potem wystawili na sprzedaż jego rzeczy. A że akurat tamtędy przechodziłem i zobaczyłem sobie. No tak, nie sposób było się oprzeć. Ano nie sposób. No ale teraz jaskier jest najważniejszy. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się u żadnej. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. To ja chyba mam coś ciekawszego. No, to na co czekasz? Zamieniam się w słuch. Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. Czemu nie było jej na liście? Wiesz, z tą Priscillą to jest inna sprawa. Jaskier się chyba w niej duży. On się duży w co drugiej. Jakby to wytłumaczyć? Kogo Jaskier kocha najbardziej? Siebie. No właśnie. A ona jest jego wiernym odbiciem. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. Rozumiem, że Zoltan się zachwycił Priscillą, a nie poezją. Spotkaj się z Zoltanem po zachodzie słońca. No jest jak się akurat składa, że jest 6 rano.
No dobra, to słuchajcie, ja w tym momencie przerwę ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za poświęcony czas. Do tego zimorodka z Zoltanem już pójdę sobie w kolejnym. A na razie dziękuję wam serdecznie. Cześć i czołem!